strony Madzia. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, którego bardzo nie chciałam nagrywać. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie na ulubieńców szafy lata 2020. Tak, to już ten czas. Lato 2020, można mówić o wakacjach 2020, było totalnie najgorszym latem ostatnich kilku lat, można tak powiedzieć. I u mnie było bardzo dziwne, bardzo, bardzo dziwaczne. Działy się rzeczy, które normalnie na co dzień się u mnie nie dzieją, a w tym sezonie, w te wakacje właśnie się podziały. Jeśli chodzi o rzeczy, było bardzo mało modowego zacięcia, było bardzo mało takich fashion smaczków. O kurde, jakaś mucha tu lata. Bardzo mało fashion smaczków. Dużo było wygodnych ubrań, wygodnych rzeczy, leggingsów, czegoś na gumce, czegoś na płaskim obuwiu. Nie zmuszałam się, nie chciałam też świrować za bardzo. Zwracam uwagę na komfort noszenia głównie. No co tutaj dużo mówić, także no zobaczycie po tych dzisiejszych ulubieńcach, w czym najczęściej chodziłam właśnie w to lato. Co najczęściej miałam na sobie ubrane, co po prostu skradło moje serce właśnie w te wakacje, w czym najczęściej śmigałam. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i jeśli macie ochotę, to również podzielcie się swoimi ulubieńcami, napiszcie mi, co zatyrałyście właśnie w te wakacje, w to lato, jakie ciuchy zatyrałyście w tym sezonie. Także nie przedłużajmy. Zaczynam od największego ulubieńca tych wakacji, a największym ulubieńcem tych wakacji była sukienka maxi w paseczki od Moda Size Plus Iwanek. Boże, to ile razy ja wystąpiłam w te wakacje w tej sukience, to już było żenujące. To już było żenujące, kiedy ja podnosiłam telefon, chciałam coś nagrać na Insta Stories. I myślę, Boże, znowu w tej sukience. Oni pomyślą, że ja po prostu cały czas nie chodzę, że jej w ogóle nie piorę, tylko że ja w niej chodzę i ja w niej żyję na co dzień i od święta i w ogóle cały czas. No ileż można tych paseczków, ileż można tego koloru granatowego, ale uwierzcie mi, ta sukienka jest mega, mega. Przede wszystkim materiał rozciągliwy, ale przewiewny. Długość maxi, ale nie szorowała mi po ziemi. Nie musiałam jej podciągać gdzieś, nawet jak schodziłam ze schodów, wychodziłam po schodach. Była taka do kostki, także bardzo spoko. Czy były ogolone nogi, czy nie do końca. Sprawdzała się super. Biały sznur w pasie ładnie podkreślał talię, podkreślał, właśnie odcinał ten pas. Kieszenie po bokach, krótki rękawek. No czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Jakbym miała takie może trzy różne sukienki właśnie tego typu, to ja bym cały czas w nich prześmigała, ja bym cały czas w nich przechodziła, tylko bym sobie zamieniała, jedną bym prała, jedną bym wieszała, jedną bym ubierała i cały czas by tak było. Kolejna sprawa jest taka, że ta sukienka się nie mnie, no halo, po prostu ja ją wywieszam na wieszaku, ściągam i ubieram, także to był hit, ta sukienka była hitem, najczęściej w niej chodziłam i wygodnie mi się w niej chodziło i wygodnie mi się w niej jeździło i po prostu no hicior, 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 hicior. Nie wspomniałam Wam też, że linki do tych wszystkich rzeczy, jeśli znajdę, jeśli będę miała, zostawiam Wam na dole w opisie. Sprawdzajcie, lukajcie, bo to są hity wakacji, a wiadomo, teraz są wyprzedaży, więc być może złapiecie je w lepszych cenach na wyprzedażach. Kolejna rzecz to klapki Kubota. Żeby nie być gołosłowną, to ściągam teraz jednego z mojej stopy i Wam tutaj pokażę. O, proszę bardzo, on może nie być do końca czysty, także sorki, ale po prostu różowe klapki Kubota, które zakupiłam sobie w Biedrze. Chodzę w nich cały czas. Ja w nich żyję. Ja rano wstaję z łóżka, one leżą przy łóżku, ja w nie... Ja je zakładam i ja już śmigam sobie po domu. Potrzebuję gdzieś szybko wyjść do sklepu, jadę czy do babci, czy gdzieś tutaj do przychodni. Ja idę w tych klapkach, ja ich nie zmieniam, to nie są moje buty domowe. To są klapki, w których ja śmigam po prostu po świecie. Po prostu...
Po prostu ich nie zmieniam, po prostu w nich chodzę. Mój mąż się na mnie drze, że nie powinnam w nich prowadzić samochodu i ma rację, ale często zarzucam focha, że muszę po prostu sobie przebrać na jakieś obuw na płaskiej podeszwie i tylko wtedy, i tylko praktycznie wtedy zamieniam te klapki, no i też chyba, że jest chłodniej, pada deszcz, no to wiadomo, że w klapkach można pięknie pojechać, ale to jest hicior, klapeczki, nie japonki, tego typu. 100% Polski. 100% Polski w Polsce i bardzo Wam polecam te klapeczki. Jak będą kiedyś jeszcze w Biedronce czy w Lidlu, rzucam się na nie, automatycznie kupię sobie chyba jeszcze za dwie czy trzy pary. Kolejna rzecz i kolejny ulubieniec to biała sukienka Maxi z Bonprixa w kwiaty. Mogłyście ją zobaczyć na sesji w Lawendzie, tutaj Wam wstawię zdjęcie. No przepiękna sukienka z wiskozy, z przepięknym dekoltem, który się nie rusza. Jak go sobie tak ustawię, jak go sobie ściągnę na ramiona, to on tam zostanie. Także to jest wspaniała rzecz. Wiskoza, która fruwa, no po prostu zupełnie inaczej. Inaczej wygląda się w sukience Maxi, zupełnie inne jest odczucie, wchodziłam w niej bardzo często, bałam się, żeby jej nie zajeździć, że tak powiem, no ale no co, no po to jest, żeby chodzić, prezentuje się przepięknie, no naprawdę ja jestem w niej zakochana. Jeśli jesteśmy przy Lawendzie, to kolejna sukienka, to jest żółta sukienka z Shein, również ją wzięłam właśnie tam na sesję, to jest już taka sukienka codzienna, również z wiskozy, ale jest takiej cienkiej, piękny dekolt V, krótki rękawek odcinany pod biustem, długość jest taka fajna, bezpieczna, za kolanko, tam na dole fruwa, tam na dole jakaś chyba jest falbanka, nie pamiętam, ale to jest taka codzienna sukienka, po prostu ubierasz, możesz w niej skoczyć po zakupy, możesz gdzieś wyjść na miasto, czy na jakieś spotkanie, spokojnie, to jest sukienka do tańca i do różańca, do wszystkiego, czy właśnie jest upał, czy jest chłodnie, ubierasz sweterek, no po prostu to jest idealna sukienka właśnie na wiele, wiele okazji. Kolejną rzeczą, która zdecydowanie była hitem tego lata, to były shorty. Shorty jeansowe albo shorty dresowe. W shortach dresowych śmigałam po domu, w shortach jeansowych poza domem. Gdzieś właśnie sklep, gdzieś szybki wypad do apteki, cyk, myk, pyk, po prostu idealna sprawa. Jeansowe shorty, jakaś fajna koszulka, i możemy lecieć. Nawet włosy niezrobione w jakiś, po prostu zwinięte w jakiś kurczę, nie wiem, zwinięte w coś. Coś zwinięte te włosy, opaska na włosy też tutaj, żeby nic nie odstawało, okulary, maseczka, ja wychodzę bez makijażu, mnie nic nie interesuje, mam wygodnie, mam zwiewnie, wiaterek po nogach, klapeczki Kubota, ja jestem gotowa. Ja jestem gotowa na wakacje, ja jestem gotowa na wyjazd, na jakiś wypad po prostu szybki. Także krótkie spodenki hicior, nowe spodenki, które do mnie dotarły, ostatnie to są granatowe spodenki w kwiecie. One są jeszcze właśnie z sierpnia, ale chodzę w nich po domu, tak troszeczkę mi tutaj zalatują piżamowymi klimatami, niewykluczone, że w przyszłości przeznaczę je na piżamę, ale są bardzo zwiewne, wygodne, no praktycznie ich nie czuję na swoim tyłku, więc no dlaczego nie? Dlaczego nie? Krótkie spodenki koło domu jak najbardziej na tak. Kolejny obuw, który był hitem tych wakacji, to uwaga, nie była to balerina, nie były to balerony, były to trampki, niebieskie trampki, niebieskie i białe na płaskiej podeszwie. Jak wiecie, od czerwca jestem świeżo upieczonym kierowcą, więc no wożę wszystkich aktualnie, wożę wszystkich, jeżdżę za wszystkim, za wszystkimi załatwieniami, robię za szofera ogólnie, więc gdziekolwiek się nie ruszę, muszę mieć wygodne buty do prowadzenia samochodu. No nie uznaję absolutnie grubej podeszwy, źle mi się jedzie, nie uznaję absolutnie żadnych trepów, żadnych kotów,
Saturn, więc muszę mieć wygodne obuwie na płaskiej podeszwie. U mnie najbardziej sprawdzają się właśnie trampki. Trampki, tenisóweczki niebieściutkie najczęściej były chodzone, również na naszym wypadzie do Pragi. Byliśmy na weekendzie w Pradze i o dziwo myślałam, że nie, za cienka podeszwa będzie mnie bolała stopa i nic z tego nie będzie. Przechodziłam pół Pragi w tych butach i po prostu nic się nie działo. A ja mam szeroką stopę, więc odpowiedzcie sobie same, te trampki są po prostu hitem. I ostatnia rzecz, ostatni ulubieniec na dzisiaj to różowa bluzeczka z napisem 90s Girl z Shein'u. Słuchajcie, ja tą bluzkę wyciurałam na wszystkie strony. Ona była ze mną wszędzie. Ona była ze mną w Pradze, ona była ze mną na sesji zdjęciowej Femina. Wszędzie, gdzie się dało, ja ją zakładałam, bo po prostu ubierałam nagle spodnie, ubierałam nagle krótkie spodenki i chciałam jakąś fajną, zwiewną koszulkę, jakąś taką nie bardzo obciskającą, a z fajną długością, no i to jest właśnie ta koszulka. Wielka szkoda, że się sprała, już wygląda strasznie, nie da się już w niej wychodzić do ludzi, bo no sprała się. Ile razy w niej byłam? No z 10 razy to byłam, bo ja non stop coś z nią robiłam. Albo była w praniu, albo się suszyła, albo była prasowana, albo ja ją miałam na sobie, więc cały czas coś się z nią działo, ona gdzieś była, ona nie była w szafie. Więc ta koszulka była moją ulubienicą, 100% bawełny, super, super po prostu skład, no ale jakość taka sobie, więc to była moja ostatnia ulubienica tych wakacji. Te wakacje ogólnie spłynęły na siedzeniu w domu, na braku wyjazdów, braku jakichś wielkich zakupów modowych, braku szaleństwa. Nawet nie mam swojego ulubionego stroju. W te wakacje kupiłam jeden, jedyny strój, którego nawet nie ubrałam, bo nie byłam nawet nad wodą w te wakacje. Więc tak, mam prawo mówić, że te wakacje są shitem, niestety. Całe szczęście, że nam się udało wyjechać na ten weekend do Pragi, jeśli nie widziałyście vlogów z Pragi, to zapraszam na mój kanał vlogowy. Tam są, tam możecie je sobie obejrzeć. Tak jak mówiłam, napiszcie mi, w czym najczęściej wychodziłyście w te wakacje, co było waszym ulubieńcem, co wy wyciurałyście na prawo i lewo. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli takie filmiki wam się podobają. Następny filmik to będą ulubieńcy jesieni. To będzie już jesień, to będzie, mam nadzieję, że będzie już trochę bardziej modowo w tych ulubieńcach. Zapraszam do moich social mediów, na Facebooka, na bloga, właśnie na drugi kanał vlogowy, na TikToka, na Instagrama, mówiłam Instagrama. Wbijajcie tam, tam też jest mnie dużo. No i cóż, na dzisiaj to było wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa!